Wielka euforia. Dobra. No, słucham. No cieszymy się bardzo. Naprawdę. Udało się jakoś tym razem wygrać. Ale prawdę mówiąc, to tak nie... Chyba nie do końca się do nas to dociera, no bo nie spodziewaliśmy się, że aż... Bardziej tak, mnie cieszy poprzednia wygrana niż ta jakoś, tak. Szkoda, że to już koniec. No właśnie. Bo się rozkręciliśmy. Już więcej tak. Się nie zobaczymy. Pieniążki podzielone? Nie. Przeznaczone? Też nie. Może żony zadecydują, to by nie. Mamy nadzieję, że kolega nie zmieni... marki samochodu. Ja wiem, że na pewno telefony się do mnie w odpowiednim czasie rozdzwonią. Tak jest. Ale dzisiaj można zmieniać numer. Nie, no żartuję. Nie, na pewno wszystko jest podzielone, więc nie super, będzie bardzo problemu. Się cieszymy, nie nastawialiśmy się w ogóle na wygraną. A także... do gry, to które pytanie przyniosło najwięcej głosów? Szczerze? Chyba się tutaj tak nie kolega było się aż tak. Wykazał fortelem i specjalnie nie odpowiedział na pytanie. I dzięki temu przejęliśmy ich odpowiedź. I chyba ten także też czasami warto faktycznie odpuścić ten pojedynek. I trzeci ten odcinek chyba nam się najlepiej grało z tych trzech. Dlatego żałujemy, że nie ma czwartego, bo to już byłoby w ogóle bez niczego. Finał był bardzo łatwy. Finał był świetny, fakt. Ogólnie zero naprawdę. Stresu, teraz to już było po prostu zawodowstwo. I bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszych tutaj konkurentów, tak. Zarówno dziewczyny z Wrocławia, jak i Bielańczyków, także jeszcze raz dziękujemy. I rodziny, i żony. I cały klub. I cały klub, tak. Wszystkie pewnej japońskiej marki. Pewnej japońskiej. Jak oglądacie, na pewno wiecie.